Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Program powstaje przy współpracy z samorządami. Dzień dobry. W poniedziałek naszym gościem jest Piotr Ryba, burmistrz Krynicy Zdroju. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. No tak na rozgrzewkę zapytam, jako że mamy lato, Krynica to uzdrowisko. Jak po weekendzie, czy dużo turystów i jak ogólnie lato mija w krynickim uzdrowisku? No mogę powiedzieć, że był bardzo dobry weekend, bardzo, bardzo dużo gości. Jeszcze akurat przejeżdżałem na zebrania sołeckie i do Polan i do Berestu przez centrum miasta dwukrotnie, także nie mamy czego, że tak powiem, się obawiać. Jest bardzo duży ruch turystyczny, bardzo się cieszę. Przed nami kolejne imprezy. Następną sobotę mamy już Ogólnopolski Dzień Dekarza, później Małopolski Festiwal Smaku, początkiem sierpnia Festiwal Kiepurowski, w dalszej części Hubertus, a po 1 września Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Strongmanów, także dużo się dzieje w Krynicy Zdroju. Jest tutaj plan tych różnych imprez, to pociągnę jeszcze wątek turystyczny pod takim kątem, bo czasami jest to podnoszone trochę przez właśnie krytyków tego, jak wygląda dworzec kolejowy, jak ogólnie wygląda sytuacja, to co turyści zastają po wyjściu z pociągu, czy ewentualnie z autobusu. Jak sytuacja? Bo ten temat istnieje już w przestrzeni publicznej już kilka lat właściwie, jeżeli nie więcej. Czy jest szansa, że ten dworzec kolejowy w końcu zostanie wykupiony, bo do tego gmina dąży i zostanie on odnowiony i będzie służył i wyglądał lepiej niż teraz? Otrzymaliśmy już kolejne protokoły sprzedażowe z PKP, czyli z Polskich Kolei Państwowych, dotyczące zakupu dworca. Tam jest cena 1 800 000 zł. No i myślę, że w tym tygodniu odeślemy te protokoły już podpisane, także no czekamy. Mam nadzieję, że na jesień tego roku tą transakcję w końcu uda się sfinalizować. Bo rozumiem, że gmina ma na to przeznaczone, tak? Przygotowane tak, pieniądze? Tak, w budżecie na ten rok oczywiście mamy zabezpieczone środki na zakup dworca PKP. I co po przejęciu? Są też już plany właśnie? Znaczy, no mamy tam już pozwolenie ostateczne na przebudowę tego dworca. Tam ma się, oczywiście mają część budynku pozostanie na funkcje transportowe, na obsługę ruchu pasażerskiego. No ale na części można zrobić bardzo fajne rzeczy dotyczące przede wszystkim działalności kulturalnej, przede wszystkim sala widowiskowa, możliwość budowy czy też zaadaptowania jednego pomieszczenia, żeby pojawiła się scena, także tam ma być takie laboratorium. Dużo ciekawych rzeczy, mówię, fajne, najważniejsze jest to, że mamy już prawomocne pozwolenie na przebudowę tego obiektu, co ułatwia nam znacznie aplikowanie o ośrodki zewnętrzne. Bo o ile na przejęcie, tak, gmina ma w budżecie, ale na pracę już będzie trzeba szukać wsparcia. No powiem szczerze, niestety ten obiekt jest już obiektem jeszcze przedwojennym, także no szacujemy, że jego kompleksowa przebudowa będzie kosztowała kilkanaście milionów złotych, także tu oczywiście bez wsparcia zewnętrznego no nie uda się na pewno go wyremontować. Idea jest taka, żeby były koncerty na dworcu, skoro jakaś sala widowiskowa. Między innymi będzie oczywiście, no ja przypominam, że z uwagi na to, że w Krynicy Zdroju jest spółka Skarbu Państwa Uzdrowisko Krynica Rzegiestów i główna sala widowiskowa jest w pijalni głównej, to miasto czy też Centrum Kultury, który nie posiada własnej sceny takiej całorocznej zamkniętej. Także oczywiście tam taka sala widowiskowa by się pojawiła. I to jest w planie, jest to w tym projekcie budowlanym. Także to byłaby dla nas bardzo duża wartość dodana. To idąc torem planów, no właśnie torem, to o torze. W zeszłym tygodniu było posiedzenie takie wyjazdowe, zamiejscowe Komisji Senackiej. Był sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusz Raś. Byli też samorządowcy, którzy tutaj przy tej okazji starali się może zainteresować władze centralne różnymi projektami albo opowiadali o tym, co się udało zrealizować w gminach przy wsparciu ministerstwa. Pan przygotował na tę okoliczność taką obszerną prezentację na temat toru saneczkowego, tego, co jest już przez gminę przygotowane i dlaczego warto w to zainwestować. Znaczy oczywiście, cały czas podtrzymuję, że sztucznie mrożony tor saneczkowo-bobslejowo-skeletonowy dla ostatnich trzech dyscyplin olimpijskich, dyscyplin zimowych, które nie mają własnego toru nie tylko w Polsce, ale w kilkunastu krajach, tu w Europie Środkowo-Wschodniej, byłby ogromną wartością dla Krynicy Zdroju, ale też dla rozwoju tych dyscyplin. Poziom sportowy oczywiście zawodników musiałby się siłą rzeczy podnieść, ponieważ w końcu byłoby gdzie normalnie trenować. No i tak naprawdę od końca października do końca marca ten tor byłby oblegany, a tor też jest obiektem całorocznym i w sezonie letnim się zjeżdża z tego toru, czy na bobslejach, czy na sankach, do których do pus są przyczepione kółeczka. Są różne ciekawe zawody, na przykład na rowerach czy na rolkach, także naprawdę tor to jest wielka inwestycja. Mamy mniej więcej kosztorys wyliczony na około 135 milionów złotych.
Na koniec tego roku mam nadzieję, że zostanie plan przez Radę Miejską Krynicy Zdroju, już uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego dla Krynicy Zdroju. No i będziemy mogli przystąpić do prac projektowych dotyczących właśnie już projektu budowlanego, który mam nadzieję zostanie zakończony uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę tego obiektu. Czyli to gmina będzie projekt przygotowywać, tak? Na ten moment to się oczywiście jeszcze okaże. Ja oczywiście będę też aplikował środki zewnętrzne, ponieważ no, taki projekt budowlany jest szacowany pewnie na kilka milionów złotych. To jest, bo obiekt bardzo specyficzny, bardzo trudny do zaprojektowania. Takich obiektów się nie robi dużo, także też cena za wykonanie tego projektu też będzie na pewno odpowiednio wysoka, ale oczywiście powiem szczerze, że dlatego chcieliśmy zainteresować władze centralne, ponieważ no, to są ostatnie trzy dyscypliny olimpijskie, które nie mają takiego obiektu. Jeżeli nawet byłaby na stole kwestia powołania Centralnego Ośrodka Sportu, Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Krynicy Zdroju, to jesteśmy otwarci na tego typu współpracę, możliwość czy przekazania gruntów, czy po prostu, żeby ktoś, mam nadzieję, że Skarb Państwa wyłożył te potężne środki, żeby taki obiekt w Krynicy Zdroju powstał. Za poprzedniej władzy była wizja, że filia zakopiańskiego COS-u miałaby powstać, ale z tego, co pan mówi, wynika, że już troszkę inna wizja, że COS Krynica, tak? Oczywiście, czyli to z rozmów też, które w międzyczasie prowadziliśmy, wynika, że tak naprawdę filia to jest dla COS-u kłopot, lepiej jak to jest samodzielny ośrodek, samodzielny oddział, który zajmuje się infrastrukturą w danej miejscowości, także najpierw chcemy ten plan uchwalić, bo wtedy już mamy gotowy materiał do rozpoczęcia prac projektowych, a później mam nadzieję prac budowlanych, także no, oczywiście po uchwaleniu tego planu będę jeździł do Warszawy i dopominał się, czy też prosił o wsparcie dla tej inwestycji. Czy ze strony pana Rasia, sekretarza stanu w ministerstwie, padła jakaś deklaracja, bo rozumiem, że próbował go pan też w kuluarach interesować tym tematem, tak lobować, jak to wyszło? Znaczy, powiem szczerze, no nikt w ministerstwie nie mówi nie od razu, także to już jest jakiś zaczyn. Oczywiście my od 6 lat gromadzimy różne dokumenty, przeprowadzamy różne procedury, żeby można było ten tor wybudować, także to jest proces długotrwały. Natomiast ja myślę, że też sobie Ministerstwo Sportu doskonale zdaje sprawę, że to są 3 dyscypliny, to nie jest jedna dyscyplina olimpijska, to jest tor, który może być całorocznie wykorzystywany. No i jeżeli Ministerstwo Sportu ma odpowiadać za rozwój sportu na terenie Rzeczpospolitej, to oczywiście nie wyrażam sobie, żeby takiego projektu nie wsparło, ponieważ oczywiście poziom sportowy przekłada się później i na medale Mistrzostw Świata i na przykład Igrzysk Olimpijskich Zimowych. Też było podnoszone podczas tej komisji, która była transmitowana w internecie, też tam publikowaliśmy namiary, informując o tym, na już wtedy zapis tego. Tam przedstawiciel bodajże Polskiego Związku Saneczkowego podkreślał, że nie mamy tego toru, a zawodnicy potrafią być w 2. dziesiątce, czy blisko 1. dziesiątki Pucharu Świata. To co by było, gdyby mogli na miejscu trenować, bo teraz albo gdzieś Niemcy, ewentualnie Austria, albo Sigulda na Łotwie, to tak są jest. Najbliższe wszystko tory. Się zgadza, no jeżeli chodzi o konkurencję między państwami, które nie posiadają własnego toru, to jest tutaj w ścisłej czołówce, także myślę, że oczywiście pojawienie się toru na terenie Polski spowodowałoby zdecydowane podniesienie poziomu sportowego i saneczkarzy, i bobsleistów, i skeletonistów. Amfiteatr już gotowy, już niedługo będzie służył, jak sytuacja? Nie, amfiteatr jest oczywiście gotowy, natomiast tak, mamy już odbiór konserwatora zabytku, odbiór sanepidu, odbiór straży pożarnej, no jesteśmy w trakcie przepisów, procedur odbiorowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. No żywię głęboką nadzieję, że 11 sierpnia już w czasie festiwalu imienia Jana Kiepury odbędą się tam już wydarzenia kulturalne. Czyli tutaj, kiedy można się spodziewać tych ostatecznych, mam nadzieję, pozytywnych decyzji? No mamy 2,5 tygodnia, jesteśmy już po wizji nadzoru budowlanego, wiemy co tam jest, jeszcze wymaga drobnych korekt, no zrobimy wszystko, żeby te korekty zostały w te 2,5 tygodnia zrobione, żeby amfiteatr już od, mówię, 10 sierpnia mógł służyć i mieszkańcom, i turystom, i melomanom. Festiwal Kiepurowski 10 sierpnia się rozpoczyna. Czy jest ewentualnie plan B, gdyby coś tam, nie daj Boże, z tym amfiteatrem? Znaczy, oczywiście, natomiast na ten moment zakładamy, że uda się oczywiście wszystkie koncerty popołudniowe w amfiteatrze przeprowadzić. Oczywiście koncerty wieczorne od samego początku były planowane w pijalni głównej i to zostaje bez zmian. Natomiast oczywiście posiadamy wariant B, ale no, mam nadzieję, czy też jestem prawie przekonany, że uda nam się uzyskać pozwolenie na użytkowanie przed 10 sierpnia. Skoro amfiteatr, który jest niedaleko dolnej kolejki stacji na górę parkową, wyciągu, a właściwie no, tego wagonika, na górze parkowej też trwają tam jeszcze inwestycje? Tak jest. Znaczy, no, dzięki temu, że bardzo dobrze współpracujemy z Polskimi Kolejami Linowymi, to my wykonaliśmy przy stacji dolnej amfiteatr, natomiast przy stacji górnej Polskie Koleje Linowe budują polane muzyki i światła.
No i w okresie jesiennym powinna zacząć się budowa wieży widokowej, która będzie no, bardzo taką wieżą, jaka jest w Solinie, którą też PKL wybudował, czyli przeszklony taras, prawie 40 metrów wysokość platformy widokowej, widok na Tatry, widok na Krynicę Zdrój, także myślę, to będzie kolejna bardzo duża atrakcja turystyczna. Faktycznie w Solinie byłem, widziałem, jest tam akurat no, też na góry, ale przede wszystkim ten zalew, prawda, soliński, imponujące z górnej stacji właśnie tamtejszej kolejki gondolowej, więc to na pewno będzie ciekawa sprawa. Tutaj wiadomo, kiedy to wszystko będzie gotowe, te trwające rzeczy na górze parkowej? Na dzisiaj wiemy, że Polana Muzyki Światła powinna być gotowa na wakacje przyszłego roku. Szacuję, że budowa wieży widokowej potrwa pewnie kilkanaście miesięcy, także mam nadzieję, że na przełom roku 2025 na 2026 ta wieża zostanie otwarta. To teraz takich, bo to mówiliśmy o atrakcjach, które przede wszystkim mogą zainteresować turystów. Szczególnie myślę o tej górze parkowej. Ale coś dla mieszkańców. Ulica Źródlana w Krynicy Zdroju, tam ma powstać blok komunalny. Powiedzmy tak jest. Więcej na ten temat. Posiadamy już ostateczne pozwolenie na budowę bloku komunalnego na 27 mieszkań i aplikujemy obecnie do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie celem wybudowania dużego bloku komunalnego. No i taka druga duża inwestycja. Jesteśmy w trakcie przetargu na wyłonienie wykonawcy budowy szkoły, zespołu szkolno-przedszkolnego w Bereszcie. Tutaj 26 lipca otwieramy oferty. Mamy nadzieję, że uda nam się tę umowę podpisać. No, w Bereszcie akurat ta szkoła jest nam bezwzględnie potrzebna. Substancja budynkowa, jeżeli chodzi tak o szkołę, jak i o przedszkole, jest w złym stanie. Tutaj po prostu jest wymagana budowa zupełnie nowego budynku. Też będzie większy, tak? Będzie takie większy, będzie z salą gimnastyczną. No i tak naprawdę w tym momencie w Bereście oddzielnie jest przedszkole, w oddzielnym budynku. W oddzielnym budynku jest szkoła, teraz w jednym budynku będzie cały zespół szkolno-przedszkolny. Oczywiście wszystko dobrze wyposażone z salą gimnastyczną. Także no, mamy nadzieję, że 26 po otwarciu ofert damy radę w tej procedurze wyłonić wykonawcę. I jaki planowany koszt tej inwestycji i na kiedy to chcielibyście zrealizować? Znaczy, na dzisiaj mamy zabezpieczone jeszcze z Polskiego Ładu i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych prawie 10 milionów złotych. Szacujemy, no mam nadzieję, że ta inwestycja nie będzie droższa niż, nie wiem, niż około 20 milionów i że uda nam się zabezpieczyć oczywiście wieloletnią prognozę finansową, podpisać umowę. Myślę, że 2-2,5 roku to jest ten okres, w którym uda się tą szkołę wybudować. I dlatego będzie to tak rozbite na kilka lat, żeby tak gmina mogła to... Żebyśmy mogli ponieść oczywiście wkład własny. Tak, tylko nie może to być od razu wszystko naraz. Tu jeszcze dopytam o ten blok 27 mieszkań. Jaki jest szacowany koszt i kiedy ten blok miałby powstać? Znaczy powiem tak, szacujemy, że tutaj ten koszt pewnie będzie 7-9 milionów złotych mniej więcej, natomiast oczywiście dofinansowanie z BGK, które się można starać, jest rzędu 85%, czyli po jego uzyskaniu tak identycznie przystąpimy oczywiście do przetargu na jego wykonanie. Też musimy zabezpieczyć wkład własny. No i tutaj mam nadzieję, tutaj jest dużo, że tak powiem, ogłoszenie przetargu na razie jest uzależnione od otrzymania dofinansowania. Jeżeli otrzymamy, to oczywiście w krótkim czasie po jego otrzymaniu zostanie ogłoszony przetarg na budowę tego bloku. A ten cel już sfinalizowania? No to jeżeli mówię, dostaniemy dofinansowanie jeszcze w tym roku, to myślę, że taki blok buduje się nie dłużej niż 24 miesiące, także no tutaj mniej więcej taki czasookres sobie przyjmujemy. Okej. I też wróćmy jeszcze do tematu, który już kilkukrotnie poruszaliśmy na naszej antenie. Chodzi o przejścia dla pieszych przy rondzie i przy kościele zdrojowym. Tam są dążenia do tego, żeby przenieść go troszkę wyżej, tak? I na jakim etapie jest ta sytuacja, bo tutaj są potrzebne różne pozwolenia, projekt nowej organizacji ruchu, etc. Tak jest. Zarząd Dróg Wojewódzkich narzucił nam właśnie projekt nowej organizacji ruchu, przeprowadzenie takich szczegółowych analiz. Umowa z wykonawcą jest podpisana, tych analiz, one do listopada tego roku powinny być gotowe. Także mam nadzieję, że czy jestem praktycznie pewny, że na wakacje w następnym roku to przejście zostanie przesunięte te kilkadziesiąt metrów wyżej. Będzie, przypominam, według naszego założenia na wzbudzaną sygnalizację świetlną, czyli zgrupujemy ten ruch pieszych, nie będzie mrówczego ruchu, który będzie trwał cały czas, tylko przez większość czasu będą jeździły samochody, a oczywiście piesi będą przechodzili w grupach. Więc też na pewno czekamy na wieści w tej sprawie i na koniec zdążymy jeszcze, może tak w telegraficznym skrócie, jakieś remonty dróg w tej chwili, jak sytuacja, jeżeli tak chodzi jest o te kwestie komunikacyjne. Kończy się budowa markingu na Czarnym Potoku, natomiast w okresie jesiennym rozpoczną się prace na ulicy Dąbrowskiego, czyli od dorożek do mostu tutaj do hali targowej. No i mamy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg podpisaną umowę i na remont ulicy Pięknej, i na remont ulicy Zamkowej, także te trzy drogi w tym roku będą jeszcze wyremontowane. Parking na Czarnym Potoku
to spory parking, tak? Tak jest, to jest parking na ponad 600 aut, natomiast my patrzymy na kilka lat naprzód. Tutaj inwestor, który ma budować akwapark, jest w trakcie procedury środowiskowej. Z informacji, które ma od niego uzyskanie pozwolenia i projektu budowlanego, później projektu wykonawczego, to jest przyszły rok, także myślę, ta budowa się zacznie w ciągu 20 kilku miesięcy. Także mówię, no ten parking zapewni mu możliwość organizacji całej logistyki, organizacji ruchu samochodów dla klientów akwaparku. Oczywiście parking jest także przeznaczony dla mieszkańców, dla turystów, ewentualnie dla klientów gondoli, także na pewno będzie dobrze służył. Znaczy to nie będzie pewnie jedyny parking do tego ewentualnego akwaparku, że na terenie też będą mieli swoje miejsca parkingowe? Na terenie mają swoje oczywiście, tak, bo tam jest hotel z akwaparkiem, natomiast dla klientów akwaparku będzie ten parking, natomiast dla gości hotelu, który będzie na byłym ośrodku Gromada, oczywiście jest oddzielny parking już na terenie samego byłego ośrodka Gromada. No też szczerze mówiąc jestem bardzo ciekaw, jak ten temat się rozwinie, czy faktycznie taki akwapark w Krynicy Zdroju powstanie, ale to pewnie temat jeszcze na następne rozmowy czy kolejne miesiące. Na teraz stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Piotr Ryba, burmistrz Krynicy Zdroju, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Program powstaje przy współpracy z samorządami.